Witam Was pięknie, Rosto mili. Dzisiaj Wam wyrządzę o starej fotografii. Jak, się wam, jak macie to mojej drzwi radzi, to pyty subskrybujcie mój kanał i dajcie mi palec do wyrchu. Dzięki piękne. Rostomili. na oza jest macie w chałupie jakieś stare fotografie, bo każdy ich ma. Bo choć mamy teraz te moderni aparaty, co robią Zdjęcia co się ich ogląda na komputerze To jednako Takowe stare fotografie każdy ma Tuż yy, yy, Takie czarno-białe Fotografie Co były Robione na starucnych aparatach A pamiętacie jako się kiedyś robiło zdjęci? To nie było tak jako teraz Że się o to mignie telefonem Kiedy się chce A to widzimy. Handowni fotografia to było coś To była sztuka Hmm, bo się ją nie widziało chnet, ale po jakimś ich czasie. Baj jak 100 roku w tymu nasze prastarki, albo starki, a prastarzicy, starzicy, szli do fotografa z dzieckami, to to było wielkoczne święto. Chłopi się musieli pooblykać, a paniczki wypyrczyć. Musieli być szumni, bo przecież w ten czas fotograf był jak malysz. Foto, ten fotograf 100 roku w tymu to był artysta. Stanęła cała familia przed tym fotografem, a wszyscy musieli być słuszni, bo inaczej fotografia się nie udała. Ale dosi jak się uśmiechnął, no to zręczny fotograf poradził coś dorobić. Baj Babie Lico zrobić barzy czerwione, albo panuczkowi fusa bardziej nastrajkować, co by wyglądał słusznie. Ale najdowniej jak się stanęło przed fotografem, to wszyscy musieli się nie śmieć być być słuszni. Jak się podziwiacie na takie staruszcze fotografie, to tak na oza jest, że wszyscy są, wszyscy są tacy takowni, jakby byli na pogrzebie, ta, ani się nie śmieją, ani no musieli musieli stanąć jak, jak, jak rzeźby. E, 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 po tym taką fotografię, jak już się przyniósł od fotografa, dawało się do rumku, do rumka a wieszało się na ścianie w izbie, a potem starka a starzyk się długi roki na familię, co bywała w chałupie. Tako staruszna fotografia to był święty obrozek. E, ona była jak święty obrozek. E, wisiały święte obrozki na ścianie, a mm, wedla nich wisiała takowna fotografia. Potem tym nie skorzy, przyszły takowne czasy, że się aparat do robienia zdjęć szło kupić, a i w magazynie. Tuż ten, co go miał w rękach, to był magik bo poradził bez malowania chnet zastawić każdą chwilę z ludzkiego żywobycia. Na wiesielu, kańsik w kuchyni, na polu, pod trześnią, a i przy zabijaczce. W festce trzeba, trzeba było dawać pozór, bo jak się zabliskało w lampy, <laughs> albo coś ich cykło, to już, nie było na, to już to było na kliszy. Potem się z nią szło do fotografa z tą kliszą, kiedy ją wywoływał na papier, taki, kiedy się błyszczał. Takowne fotografie się dodawało do albumu, a się ich potem oglądało, a pokazywało. Krzocielom familii. Kupa było uciechy, jak się familia przy tym zeszła, bo się szło podziwiać, jak kto wyglądał porę roku w tym. Takowną fotografię szło pomacać. One woniały hańdownymi czasami. Ponikiere już były zabarwione, obszkubane od oglądania, ale furt się z nich śmiały znume gęby. Potem przyszła nowa technologia, a fotografie były jak posztrajchowane. Aparaty były lepsze, dużo i tych zdjęć było więcej. Coraz więcej się fotografii cykało, ale coraz mniej się ich po tym oglądało. Teraz już mamy taką, taką technikę, że nastyknie palcem klepnąć po telefonie, a chnet mu my co możemy posłać na cały świat. Ale czym więcej fotografii robimy, tym mniej ich oglądamy. Bo. Se tak myślimy, że przesta tak łatwo ich zrobić, że ich wrażemy kańsik na dysk a fertik. Nie ma to tak. Fotografia je inny w ten czas żywo, kiej się z nich dosił na nas dziwo, ale nie z komputera, komórki albo z tableta, ale z papioru albo ze ściany. To, co my chycili aparatem, to jest jakoś chwila z naszego żywobycia. Ten, kto na nie je odżyje w naszej głowie dycki, jak się na niego podziwomy. Odewszczę starucne albumy. Zawoniają hańdownymi czasami. Pomacajcie stare fotografie. Poczujecie ten czas, kiedy były robione. To był jakiś czas, jakoś ich chwila, naszych przecieli, których już z nami nie ma. Wyrządzają do was, dziwają się na was. W ten czas na istową chcieli można coś ich żyć. Teraz, jak cykluje zdjęcia, to jest nas, nas czas. Kto nas będzie oglądał, tego nie wiemy. Ale naozaj będziemy się, się na niego dziwać, Aún nanas.